Kolega Witold napisał takiego posta i on mnie rozczulił. Powiem, że ja podziwiam tym. Zaradność, podziwiam zaangażowanie, podziwiam otwartość. Napisał, że jest niewidomym masażystą. Jakiś czas temu oferował na grupie dla Ukraińców darmowy masaż. No i Witold powiedział, że pomagał, a teraz on sam jest w trudnej sytuacji. Był ze swoim psem przewodnikiem na spacerze. Pies się zerwał ze smyczy, zerwał wiązadło. Dla niewidomego pies przewodnik to jest jak dla nas... Żona. Lepiej. I on powiedział tak, słuchajcie, nie chcę robić zbiórek, bo tu nie o to chodzi. Chcę sprzedać swoje usługi. Jestem z Wrocławia, oferuję masaż. Ale ludzie poszli dalej. Piszą, blik poszedł.